Witam. Bohaterami kolejnego pojedynku będą Kevin Grohola, zawodnik klubu Shidokan Jelenia Góra oraz Konrad Hałko z klubu Malinowski Team. Kategoria wagowa tego pojedynku to 78 kg. Komentują jak zwykle Szymon Kloc i Eliasz Jankowski. Zapraszam serdecznie. Zawodnicy są tak dobrani, że dają bardzo ciekawe walki. I nie ma tu jakoś przewagi po jednej stronie wysokiej. To też pokazuje, że faktycznie organizatorzy dobrze zadbali o widowiskowość tej gali, o jej poziom, bo przecież nie o to chodzi, żeby tutaj jeden zawodnik faktycznie miał tak sporą, wielką przewagę nad drugim. Dokładnie, właśnie to jest właśnie piękne w tym sporcie, że często właśnie jest tak, że tutaj nie ma tak, że bije się jeden zawodnik bardzo dobry i z drugim słabym, tylko tutaj są po prostu wyrównany poziom. Jeżeli ktoś ma 5 walk, to zaczepić im też ma od 3 do tam 8 walk na przykład, dajmy na to, i przez to tak wygląda to właśnie porównanie. Rozpoczynamy walkę. I przywitanie rękawic. Kevin zaczął od niskiego kopnięcia, Michał od ciosów prostych. Świetny high kick teraz. Świetny high kick, dokładnie. Zaskoczył troszeczkę rywala. Wydaje się mocny zawodnik z Jeleniej Góry w kopnięciach. Tak, no wygląda tak, jakby sobie ustawiał Konrada tutaj. Właśnie pod te kopnięcia. Na razie ta pierwsza runda badawcza. Badania się, tak jednego rywala drugiego. Niskie kopnięcie za niskie kopnięcie. I kolejny low kick. Dużo tych kopnięć. Tak, no właśnie tutaj zawodnik z Jeleniej Góry, Kevin Grohala, nie blokuje ich. Co pewnie też zauważył Konrad Hałko i będzie to chciał wykorzystać na swoją szalę. No właśnie, przyjmuje te czasy. Tak, a tak mówiłem, te kopnięcia naprawdę są bardzo bolesne. Dobrze też czyta poczynania rywala zawodnik z Jeleniej Góry. Tak, nie wdaje się w jakąś tam bitwę. Spokojnie przepuszcza i czeka na swoją okazję. I kolejne wysokie kopnięcie. Lewy sierpowy. Doszedł. Ale szybka odpowiedź też reprezentanta gospodarzy. Podwrótkowy. Tak, tylko że wszystko, dużo z tych czasów na gardę zebrał Kevin. Pierwsza runda za nami, runda badawcza. Cały czas jakby badają swoje podłoże treningowe, mocne, tak, ale punkty. Widać, że Kevin tutaj umie kopnąć wysokie kopnięcie na głowę i z tego korzysta. Natomiast Konrad Hałko, jak mówiłem, boksem tutaj stara się to wszystko nadrobić i niskimi kopnięciami na udo. On czuje się mocny, Kevin, ponieważ tak jak zauważyłeś, no nie cofa tutaj, nie markuje nogi, przyjmuje te wszystkie low kicki w zasadzie bez problemu. Tak, tylko no, mówię, to może się odbić w drugiej bądź w trzeciej rundzie, jednak no, mięsień zbity naprawdę bardzo, bardzo boli i przeszkadza w walce. Wtedy też poruszanie się po ringu już nie jest tak swobodne. Tak, tak. Wtedy bardziej statycznie właśnie zawodnik zaczyna walczyć, co jest łatwiejszym celem. Już za chwilę przed nami druga runda. Zobaczymy, czy taktyka obu zawodników się zmieni. Myślę, że na pewno. Tu już skończył ten czas na badanie. No tak, jeżeli któryś chce wygrać, no to już musi zacząć to realizować. Kopnięcie na kopnięcie, początek taki sam jak pierwsza runda. I kolejne wysokie kopnięcie, mocne sierpy. Lewy prosty. Widać, że Konrad też przyjmuje low kick, ale od razu wychodzi z akcją bokserską. Ten jego boks musi wcześniej
zafunkcjonować, bo faktycznie tutaj Kevin faktycznie jest mocny, jeśli chodzi o te kopnięcia. Tak, i tutaj no, gardę trzyma dobrze, wysoko. Lewy na lewy. Teraz seria. Seria cię uda kończące na tułów. Teraz dwa razy lewy prosty Konrada. No ale zapomniał Konrad właśnie o tym, żeby kończyć tę akcję niskim kopnięciem. Cały czas. Natomiast Kevin cały czas się odgryza tymi low kickami. Mocny cios na brzuch. O, weszło kolano na korpus. Kolejne kolano. Ostrzeżenie za ściąganie przeciwnika. No, lepiej czasem od razu przypomnieć zawodnikowi, że nie można na to pozwalać. Strzosy na no i też dużo. Widać, Michał, przepraszam, Konrad Hałko, widać, że na brzuch się skoncentrował ze wszystkimi atakami. I mocne kolano kolejne. A Kevin widać, że coraz bardziej ten brzuch kryje. Ależ teraz prawy sierpowy doszedł na głowę Kevina. Tak, miękkie nogi się zrobiły. Teraz w narożniku podwrótkowa seria Konrada. I kolejne kolano. Tutaj za chwilę gąku ratuje Kevina i tak też się stało. Ale widać, że zawodnik idzie na miękkich nogach do narożnika. No, trafił. To jest właśnie kwintesencja tego sportu. Wystarczy jeden celny cios i już gdzieś ta energia, ten cały polot, pomysł na tą walkę, no niestety gdzieś ulatuje daleko w powietrze. Dokładnie, no, nawet są słowa, które właśnie o tym mówią, że każdy ma taktykę, dopóki nie dostanie, nie przyjmie mocnego ciosu, prawda? Wtedy wszystko się rozsypuje. Zobaczymy, jak będzie w tej walce ostatnie starcie. W dalszym ciągu tutaj taktyka chyba Kevina zostanie taka sama. Tak, ale no, w tej drugiej rundzie Konrada Hałka przewaga uwidoczniła się, jak dla mnie. Dokładnie. Ciężko, naprawdę ciężko. On oddycha Kevin, reprezentant klubu z Jeleniej Góry. Konrad natomiast wygląda na bardziej skupionego zawodnika, na takiego, który raczej nie ma problemu z kondycją. Kwestia tutaj jest taka, czy faktycznie jego seria bokserska i to rzemiosło bokserskie będzie górowało nad low kickami i kopnięciami wysokimi reprezentanta Jeleniej Góry. Tak, dokładnie. Jeszcze dodam do tego, że Konrad zauważył, że Kevin bardzo dobrze trzyma wysoką, podwójną gardę, no ale przez tą wysoką gardę jednak brzuch jest odkryty i dlatego te ataki kieruje w brzuch. I wtedy automatycznie po takim uderzeniu garda już nie ma kompletnie racji być. Tak. No, atak teraz Konrada. I kolejne kolano w brzuch. No tu sygnalizuje nam Kevin, że dostał cię poniżej pasa. Kevin jakby faktycznie opadł sił, mało już tych kopnięć, te ciosy już nie są tak szybkie, nie są tak celne. Tak, natomiast Konrad włączył jakby piąty bieg. Tak, te ciosy na brzuch właśnie mają to do siebie, że zabierają tlen. Nie ma czym oddychać zawodnik i ta kondycja spada. Konrad cały czas, jak powiem, poluje na ten brzuch, ustawia sobie Kevina. No i piękny, prawy prosty. Doszedł, dalej kolano. Tak, tylko że właśnie, to chyba nie można kolana na głowę, z tego co tak ze wcześniejszych walk zauważyłem. I low kick za low kick. I piękne kopnięcie po obrocie. I prawy prosty. Czterosierpowe.
Kevin musi zacząć odpowiadać na te ciosy rywala. Tak. Stąd te liczenie. Pogubił się całkowicie Kevin. No zdać ciosy, odepchał Konrada. Ciężko, ciężko oddycha reprezentant Jeleniej Góry. Mało, mało tutaj czasu zostało Kevinowi, aby pokazać jeszcze swoje możliwości. Kolejne kopnięcie z obrotu. Konrada, seria, nawałnica ciosów ląduje na Kevinie. Tak, tak, dokładnie. No, w tej rundzie już mocna przewaga Konrada, Hałko. Minus punkt dla reprezentanta gospodarzy. No takie zachowanie bardzo, może bym powiedział, nawet nieodpowiedzialne, bo przecież zdecydowanie prowadził. Tak, ale to też... Oj, co było za wrzenie. Też Kevin na to, tak powiem, pozwalał, bo obniżał strasznie głowę. No to zazwyczaj zawodnik ma taką reakcję, że jak ktoś głowę obniżał, to te ręce lecą, żeby jeszcze troszeczkę mu w tym pomóc. Teraz pytanie, czy ten minus punkt zaważy na tej walce? Myślę, że nie. Ja też myślę, że nie powinien zaważyć. Tutaj faktycznie Konrad pokazał większy kunszt, jeśli chodzi o uderzenia nie tylko low kickiem, ale również i kunszt bokserski. Tak, po pierwszej rundzie badawczej taktyka Konrada okazała się być lepsza i wykorzystał ją na swoją stronę. Już za chwilę ogłoszenie werdyktu. Ciężko, ciężko oddycha Kevin. Jest już wynik. Ten minus punkt zaważył, że do remisu. Ale mądrze walczył, zobaczył, że przeciwnik dobrze trzyma gardę, pilnuje głowy, więc wykorzystał to, że tyłów miał jednak odkryty. Pierwsza runda to typowe badanie obu zawodników. Od drugiej rundy z każdą minutą coraz większą przewagę zarysowywał zawodnik gospodarzy, który to ostatecznie wygrał na punkty, przenosząc tym samym kolejne zwycięstwo klubu Malinowski Team. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.